Nagrałem ten filmik po to, żeby Cię zmotywować, bo sam wiem, że to działa. Sam wiem, że to działa, sam to przetestowałem na sobie. Miliony osób to powtarzają, więc nie tylko ja. Więc masz stuprocentową pewność ode mnie, gwarancję, że te rzeczy działają. Siema, siema. Chcę na tym filmie powiedzieć Ci o trzech rzeczach, które mogą Ci pomóc w osiągnięciu lepszych rezultatów w ogóle w Twoim życiu, czy w tym, co robisz, czy w tym, co zamierzasz robić dopiero. Ten film powstał w ogóle bez żadnego przygotowania, bez żadnego jakiegoś tam obmyślenia większego. Po prostu chcę Ci podzielić się swoją historią, bo ta moja historia może pomóc właśnie Tobie. Dlatego pomyślałem o tym i zacząłem działać. Są różne reguły, typu reguła 5 sekund, gdzie masz liczyć do 5 i po prostu coś robić, nieważne czy jesteś przygotowany czy nie. Są jakieś inne reguły, inne sposoby. Ja powiem dzisiaj o tych trzech tylko, bardzo krótko, właśnie mniej więcej z tego powodu, że chciałbym wrzucać więcej filmów na swój kanał YouTube. Chciałbym, żeby te filmy nie musiały być totalnie takie profesjonalne. Chciałbym, żeby te filmy były w miarę krótkie, żeby każdy miał czas jakby sobie w każdej chwili je obejrzeć. A więc pierwszą z tych rzeczy, która mogłaby Ci pomóc w osiągnięciu lepszych rezultatów, jest zmiana myślenia. Ale nie taka zmiana myślenia ogólna, zmiana myślenia to wiecie, mindset, nie wiadomo co. To jest takie dość bardzo ogólnikowe, za bardzo ogólnikowe. I tutaj może być tak wiele rzeczy się na to składać, że jakby no nic, nikomu to by nic nie dało, żebym powiedział, że zmiana myślenia. Chciałbym odnieść się do konkretnej rzeczy, która po prostu no na mnie zadziałała ostatnimi czasy dość mocno, bo jakby zderzyłem się, miałem styczność ostatnio z większą ilością takich cytatów. Takie jak teraz wrzuciłem na Facebooka. I po prostu z takimi powiedzeniami, tak? Z takimi cytatami, powiedzeniami, z takimi czyimiś mądrościami. Czyli po prostu, żebyś zmienił myślenie co do tego, chyba że już masz dobrze nastawione, no to super, jesteś nastawiony, czyli żebyś nie odrzucał tego tak pochopnie, żebyś nie traktował tego tak, kurczę, że jest to nieważne, bo chciałbym Ci powiedzieć, że naprawdę to działa. Na mnie to mocno zadziałało i przez ostatnio właśnie czytanie jakichś tam książek plus czytanie właśnie tych takich cytatów, tych takich jakichś przemyśleń czyichś, naprawdę na mnie zadziałało to motywująco. Sprawiło, że od razu zacząłem działać i wiem, że to działa. Jeśli myślisz, że to jest takie błahe, że takie powtarzanie jakichś takich, że nie wiem co, takich cytatów, że stajesz się osobą, na przykład właśnie może do tego zaraz się odniosę, stajesz się jakby wypadkową 5 osób, z którymi się zadajesz i słyszałeś to już milion razy i do tego jakby nie przykładasz większej uwagi. I jeśli tak myślisz, że właśnie tak nie jest, że te wszystkie frazy to są jakieś tylko marketingowe paplaniny, to po prostu chcę Ci powiedzieć, że nie jest tak, że tak nie jest i to jest prawda, że to ma naprawdę jakąś moc i te cytaty, że te mądrości naprawdę działają. Takich mądrości, takich powiedzeń są naprawdę setki, tysiące, miliony i one wszystkie mają swoją moc i one wszystkie działają i właśnie nastaw się na to, że one działają, wdrażaj je w życie i nie tylko to, że jesteś wypadkową 5 osób, z którymi się zadajesz, tylko wiele, wiele innych, naprawdę tysiące innych takich powiedzeń też działa i też się sprawdzają i trzeba je po prostu wdrażać w swoim życiu. Drugą rzeczą, która może pomóc Ci osiągnąć lepsze rezultaty, jest już to, co powiedziałem przed chwilą, bo powiedziałem to nie bez powodu, czyli otaczanie się ludźmi, którzy mają pozytywną energię, którzy mają chęć do działania, którzy chcą od życia czegoś więcej. Czyli to, że jesteś wypadkową 5 osób, z którymi się spotykasz. I chcę Cię przekonać, że jest to prawda. Czyli otaczaj się osobami, które chcą cisnąć, które Cię motywują, z którymi czujesz się dobrze, które nie ściągają Cię na dno, które Ci nie podcinają skrzydeł, które po prostu motywują Cię do działania. Czyli spotykaj się z osobami jeszcze raz, które chcą od życia więcej. Dlaczego ja też tak jakby mocno na to naciskam, że właśnie jesteś tą wypadkową 5 osób, z którymi się zadajesz i wiem, że jest to prawda, bo po prostu teraz cały weekend spędziłem z bardzo właśnie taką motywującymi w sumie osobami.
z mądrymi osobami, które jakby no, bardzo pozytywnie podchodzą do życia i od razu mi teraz zachciało się po prostu działać. Dzisiaj rano znowu kolejna osoba gdzieś tam na grupie pisała mi, że ma ochotę robić jakieś wyzwanie, że to, że tamto, że chce coś cisnąć, chce nagrywać też filmy, chce po prostu działać i mnie to jeszcze bardziej podniosło po prostu na duchu, jeszcze bardziej mi to pomogło i to jest jakby niezbity dowód na to, że właśnie otaczanie się i słuchanie takich osób, które właśnie chcą cisnąć, chcą działać, to właśnie pomaga po prostu każdemu, każdemu, który otacza się tymi osobami. Także w 100% prawda. Trzecia sprawa, która mogłaby Ci pomóc, coś innego, to poranki. Wstawanie o poranku. Zacząłem teraz bardzo fajną książkę na ten temat. Spotykałem się z ludźmi, którzy mówili mi, kiedy po prostu, że kiedy osiągali coś dużego, to właśnie między innymi łączyło ich wspólny mianownik, to wstawanie właśnie o poranku. Naprawdę wielu milionerów, wiele, ogromna ilość po prostu tych osób, które coś w życiu osiągnęły, łączy ich to, że wstawali o 5 rano, powiedzmy 5, 4, na pewno nie 6, tylko 5 albo 4 rano, wstawali o 5 rano, po prostu wtedy dużo działali, dużo cisnęli i to przekładało się na wyniki, tak? Poprawiało właśnie rezultaty, wyniki i naprawdę osiągali w życiu coś więcej. Zacznij wstawać wcześniej, chyba że już wstajesz o 4 rano, bo jesteś piekarzem czy o 3, no to trzeba by było coś tutaj pomyśleć innego. Ale jeśli chodzisz normalnie gdzieś do pracy na godzinę 8, na godzinę 9, może na 10 dopiero, a może na drugą zmianę i wstajesz powiedzmy o godzinie 7, to zdecydowanie trzeba to zmienić i zacząć wstawać najlepiej o 4 rano. Dlaczego nagrałem taki film? Żeby się podzielić z Tobą tą wartością, bo sam właśnie ostatnio czytałem różne właśnie takie, otworzyłem po prostu głowę bardziej na to, że to wszystko działa, że trzeba cisnąć i tak dalej. Dwa, jak teraz spotkałem się, miałem dużo styczności z bardzo pozytywnymi ludźmi, wywaliłem skądś tam gdzieś w swoim życiu teraz, dosłownie na dniach, osobę, która bardzo była negatywna, już nie mam z nią styczności, od razu jest mi lepiej. Kolejna rzecz, właśnie zacząłem czytać książkę o tych porankach. Dzisiaj wstałem wcześniej, dzisiaj nastawiłem sobie budzik dużo wcześniej niż zawsze. Działa. Wyszedłem, robię, czytam, rozwijam się i dlatego właśnie nagrałem ten filmik po to, żeby Cię zmotywować, bo sam wiem, że to działa. Sam wiem, że to działa, sam to przetestowałem na sobie. Miliony osób to powtarzają, więc nie tylko ja, więc masz 100% pewność ode mnie, gwarancję, że te rzeczy działają. Żeby się edukować, żeby się rozwijać, żeby się szkolić, żeby cisnąć, żeby się otaczać dobrymi ludźmi i żeby wstawać rano. To takie trzy podstawowe, które po prostu ja doświadczyłem sam przez ostatni tydzień. No i tyle, To po prostu na mnie zadziałało i dlatego już się z Tobą tym dzielę. Pewnie jest jeszcze milion innych rzeczy, które by mogły spowodować to, żeby osiągać coś więcej w życiu, żeby mieć lepsze wyniki, lepsze rezultaty, ale przez ostatni tydzień doświadczyłem tych, jak i po prostu to działa, dlatego już od razu się z Tobą tym dzielę, a jak będę doświadczał kolejnych, też będą działać, też się będę z Tobą dzielił. Bardzo by mi było miło, gdybyś zostawił teraz łapkę w górę, subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć.